W zakamarkach Układu Słonecznego są światy tak aktywne i osobliwe, że wręcz dziwaczne. Różnorodność obiektów Układu Słonecznego jest niezwykła. To księżyce planet Układu Słonecznego. Długo nieznane lub lekceważone teraz są na pierwszej linii badań kosmosu. Zaskakujące, że nie przypominają naszego księżyca. Są drugorzędnymi elementami Układu, ale to nie umniejsza ich znaczenia. Czym nas zaskoczą księżyce innych planet? Kosmos, tajemnice wszechświata, obce satelity, niezwykłe księżyce w Układzie Słonecznym. Nasz Układ Słoneczny od zawsze inspirował autorów fantastyki. Postęp techniczny w dziedzinie teleskopów i wyprawy sond kosmicznych pomogły nam odkryć piękno i mnogość księżyców. Niektóre krążą zgodnie z obrotami planet, inne przeciwnie. Wewnętrzne wyprzedzają te dalsze. Przez ponad pół wieku twierdzono, że w Układzie Słonecznym mamy 32 księżyce. Mają różne wielkości. Ganymedes, księżyc Jowisza, jest większy od Merkurego, a Phobos i Deimos, satelity Marsa, są małe i przypominają asteroidy. Nagle ta liczba zaczęła gwałtownie rosnąć. Tylko w 2007 roku ogłoszono odkrycie 20 księżyców Jowisza, jednego Saturna i trzech Neptuna. Rewolucję zawdzięczamy zastosowaniu w teleskopach matryc elektronicznych. Obecnie każdy z nas ma taką w aparacie cyfrowym. Astronomowie nie są pewni, ile mamy księżyców w naszym Układzie. W miarę zwiększania czułości aparatów i mocy teleskopów, odkrywamy nowe księżyce. Satelity dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to księżyce regularne, które jak nasz srebrny glob krążą wokół planety macierzystej, prawie po kole i w płaszczyźnie równika. Nasz satelita powstał na skutek uderzenia, ale pozostałe przeważnie w procesie akrecji, zbierania się gazowych odpadów, krążących wokół ich planet macierzystych. Typowymi księżycami regularnymi są krążące wokół Jowisza Io, Europa i Kalisto. Materia, z której powstała planeta, nieco się rozproszyła. Z czasem ukształtowały się z niej księżyce. Księżyce nieregularne krążą po wydłużonych eliptycznych orbitach, nie leżących w płaszczyźnie obrotu planety. Charakteryzują się ruchem wstecznym, obracają się zgodnie ze wskazówkami zegara, gdy planety robią to w przeciwnym kierunku. Febe, na nowo odkryty księżyc Saturna, jest tu najlepszym przykładem. Rozpoczął swoją niebiańską wędrówkę jako niezależne ciało krążące wokół Słońca, ale potem wpadł w pole grawitacyjne masywnej planety. Oba typy księżyców muszą krążyć w zasięgu działania grawitacji planet macierzystych. Najwyższą orbitę, jaką mogą osiągnąć, wyznacza sfera Hilla. Obszar nazwano na cześć George'a Williama Hilla, amerykańskiego astronoma z połowy XIX wieku. Strefa Hilla jest sferą otaczającą planetę i przemieszczającą się razem z nią, w której siła przyciągania planety jest większa od oddziaływania grawitacyjnego Słońca. Księżyce Marsa, Deimos i Phobos różnią się położeniem względem strefy Hilla. Gdy ruch wirowy planety jest szybszy niż ruch obiegowy Księżyca, jak to jest w przypadku Deimosa, satelita przyspiesza i rozluźnia orbitę. Phobos z kolei okrąża Marsa szybciej niż ten wykonuje obroty. Te małe księżyce odkrył w 1877 roku amerykański astronom Asaph Hall. Nadał im nazwy Phobos, od greckiego boga, uosobienia strachu, i Deimos, od jego brata,
personifikacji trwogi. Tom Duxbury uczestniczył w programie Mariner 9, który w listopadzie 1971 roku wykonał pierwsze zdjęcia satelitów przypominających ziemniaki. Była późna, zimna, dżdżysta, ciemna i ponura noc. Obróciłem zdjęcie o 90 stopni i ujrzałem czaszkę. To było przerażające. Phobos zmierza ku zagładzie. Jego orbita jest oddalona tylko o 6000 km od powierzchni Marsa, co stanowi rekord Układu Słonecznego. Gdyby nasz Księżyc był tak blisko Ziemi jak Phobos Marsa, wydawałby się 20 razy większy. Wówczas obiegałby Ziemię w kilka godzin, a nie prawie w miesiąc. Księżyc w pełni wypełniałby pół firmamentu. Codziennie następowałyby przypływy i odpływy, a poziom mórz zmienił się o kilkadziesiąt metrów. Księżyc wreszcie zderzyłby się z Ziemią. Los Phobosa jest przesądzony za sprawą sił pływowych, które kształtują też powierzchnię Marsa. Ponieważ krążąc wyprzedza powierzchnię planety, jest hamowany i z każdym okrążeniem zbliża się do jej powierzchni. W końcu w nią uderzy. Oddziaływanie Marsa i Phobosa przypomina grę w tetherball. Przyjmijmy, że piłka to Księżyc, słup to planeta, a łącząca je lina reprezentuje siłę grawitacji. Jak widać na modelu, grawitacja Marsa przyciąga Księżyc. Satelita zbliża się, aż w końcu uderzy w słup. Właśnie taki będzie los Phobosa. Obecnie obiega Marsa szybciej, niż ten się obraca. Siły pływowe ściągają Księżyc. Za 50 milionów lat Phobos spadnie na powierzchnię planety i przestanie być jej Księżycem. Z kolei Deimos, bardziej odległy satelita, obiega Marsa wolniej, niż ten się obraca. Innymi słowy, linka się odwija. Księżyc oddala się od planety. W końcu przyciąganie Słońca odciągnie Deimosa od Marsa. Kiedyś planeta zostanie pozbawiona księżyców. Ponieważ Phobos obiega Marsa szybciej, niż ten się obraca, ów niezwykły księżyc wschodzi na zachodzie, a zachodzi na wschodzie. Mars obraca się względem satelity wolniej niż Ziemia i większość planet. Ziemski księżyc wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Natomiast Phobos pojawia się na zachodnim horyzoncie, by zniknąć na wschodzie. Koniec Phobosa nastąpi za 50 milionów lat. Wcześniej może nam posłużyć w trakcie kolonizacji Marsa. Pisarz science fiction Arthur Clarke przedstawił tę wizję w książce Piaski Marsa. Choć nie ma powodu, by kolonizować Phobosa, bliskość planety czyni z niego naturalny przystanek. Biorąc pod uwagę siłę przyciągania, łatwiej tam wylądować i odlecieć z Phobosa, na którym panuje stan bliski nieważkości, niż walczyć z grawitacją Marsa. Planety olbrzymy zewnętrznego Układu Słonecznego fascynowały ludzi od Galileusza aż po Stanleya Kubricka. Próba ich zbadania jest tożsama z samobójstwem. Ogromne ciśnienie wielkiej atmosfery Jowisza zabiłoby każdego człowieka. Tymczasem księżyce kolosów są ciekawym celem dla eksploratorów, a nawet kolonizatorów. Czy na ciałach niebieskich uwięzionych w polu grawitacyjnym Jowisza może istnieć życie?
A może zaniosą je tam przyszli kolonizatorzy kosmosu? Do niedawna niewiele wiedziano o księżycach gazowych oraz lodowych gigantów Układu Słonecznego. Większość ukrywała się w blasku macierzystych planet. Nowoczesne teleskopy i sondy odkryły przy nich całą gamę satelitów, od kulistych planetoid aż po bezkształtne skały o średnicy zaledwie 50 km. Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, jest magnesem na Księżycu. Narodził się ponad 4,5 miliarda lat temu z wielkiej chmury gazu, która zapadła się do środka. Jowisz wraz z satelitami powstał w procesie akrecji. Prawie cały gaz i wirująca materia przekształciły się w piątą planetę od Słońca, ale mała część budulca wirowała na jej orbicie. Powstały z niej naturalne księżyce Jowisza: Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Gdy Jowisz stał się jednolitą planetą, jego grawitacja zaczęła zbierać satelity z resztek po powstaniu Układu Słonecznego. Wielkie planety powstały wcześniej, w gazowym środowisku, gdy mogły ściągnąć z orbit solarnych masę różnej materii. Różni naukowcy twierdzą, że Jowisz ma od 60 do ponad 200 księżyców. Jedno jest pewne. Stojąc na tej planecie, można być świadkiem wspaniałego baletu lunarnego. Chciałabym ujrzeć te wszystkie księżyce. Io co chwila przemierzałby widnokrąg. Co drugi obieg towarzyszyłaby mu Europa. Co czwarty Ganymedes. Grawitacja Jowisza tak sponiewierała jednego satelitę, że dosłownie eksploduje od środka. W lutym 2007 roku sonda New Horizons, wysłana na Plutona, zrobiła ostre zdjęcia Io. Ten satelita ma podobne wymiary jak srebrny glob i krąży nad Jowiszem na wysokości 350 tysięcy kilometrów. Spośród innych księżyców tej planety wyróżniają go zjawiska wulkaniczne. Obiektyw sondy zarejestrował lawę wypływającą w wielu punktach powierzchni. 300-kilometrowa chmura dymu otacza rozpalony księżyc. Tak jak pozostałe regularne księżyce planety, Io nazwano na cześć kochanki Zeusa, którego atrybuty przejął rzymski bóg Jowisz. Satelitę odkrył Galileusz w 1610 roku. Pierwsze zdjęcia Io wykonał Pionier 1 w 1974 roku, a następne Voyager 1 w 1979. Pulsacje powierzchni Księżyca od lat zadziwiają i zajmują naukowców. Io wyrzuca około tony materiału na sekundę, bez przerwy. To niezwykła maszyna. Chciałabym ją zwiedzić, mimo że jest niebezpieczna, gorąca i zasiarczona. Księżyc jest za mały, żeby utrzymać od swojego powstania tak wysoką temperaturę. Musi za to odpowiadać jakaś zewnętrzna siła. Wnętrze Io może być płynne, ponieważ deformuje ją przyciąganie Jowisza. Tarcie ruchów wpływowych ogrzewa Io. Ogromne oddziaływanie grawitacyjne Jowisza wyzwala energię wewnątrz Księżyca. Przypomina to ugniatanie gliny. Jowisz wciąż na nowo kształtuje swojego satelitę. W wyniku działania sił pływowych ciało staje się plastyczne. Oddziaływanie grawitacyjne planety macierzystej może je rozciągać i ugniatać jak glinę. Powierzchnia Księżyca jest zimna, więc pęka, jak wyschnięta powierzchnia formowanej gliny. Tymczasem gorące wnętrze może się przelewać i zniesie każdy rodzaj formowania.
Większość księżyców regularnych krąży po orbitach kołowych. Siły pływowe generują więcej ciepła wewnątrz satelitów o wydłużonej orbicie, takich, których odległość od planety macierzystej zmienia się w trakcie obiegu. Na deformację orbity może wpłynąć oddziaływanie innego satelity. Gdy Księżyc porusza się po orbicie eliptycznej, jego odległość od planety macierzystej zmienia się. Gdy jest daleko, jest rozciągany, a gdy się zbliża do planety, jest zgniatany. Io, Europa i Ganymedes pozostają w rezonansie orbitalnym. W synchronizacji ruchu obiegowego Io i obrotowego Jowisza przeszkadzają oddziaływania grawitacyjne Europy i Ganymedesa. Wysiłki Jowisza sprawiają, że Io jest stale rozciągana i zgniatana. Tarcie pływowe wywołuje procesy wulkaniczne oraz inne zjawisko. Tworzy największy nieruchomy widoczny obiekt w Układzie Słonecznym. Wielką chmurę gazu o średnicy 500 razy większej niż Jowisz. W 1990 roku zespół profesora Michaela Mendila z Uniwersytetu Bostońskiego odkrył wielką płaską chmurę gazu otaczającą Jowisza. Jako pierwszy wykonał zdjęcia obłoku, poznał jego genezę i mechanizm wzrostu. Io jest małym księżycem i nie ma dużej atmosfery, choć materiały wyrzucane z wulkanów mogłyby stworzyć powłokę gazową. Dlaczego więc na tym satelicie nie powstała porządna atmosfera? Bo większość gazów ucieka. Głównym gazem jest tu sód. Choć pierwiastek ten stanowi tylko 5% materii wyrzucanej z Io, można go dostrzec z Ziemi za pomocą teleskopu. Unosi się nad powierzchnią Io i odbija żółto-pomarańczowe światło o charakterystycznej barwie żarówek sodowych. Sód i cząsteczki innych gazów są jonizowane przez promieniowanie słoneczne. Jony i elektrony tworzą plazmę porywaną przez potężne pole magnetyczne Jowisza. W magnetosferze Jowisza ich prędkość gwałtownie się podnosi. Pędzą jak na kosmicznej karuzeli. Pole magnetyczne ma tu bieguny. Teraz łapie jon sodu i jego elektron. Ruszam w podróż niczym plazma nad Jowiszem wraz ze złapanymi wcześniej jonami i elektronami. Rozpędzone cząstki spotykają się i ulegają elektrycznemu zobojętnieniu. Przestają ulegać polu magnetycznemu i krążą w polu grawitacyjnym Jowisza. Tworzą największy obłok gazowy w Układzie Słonecznym. Obłok wokół Jowisza widziany z Ziemi miałby wielkość kątową 12 księżyców. Ta wizja tak nęciła Mendila, że wraz z zespołem stworzył specjalny teleskop. Okazało się, że do oglądania wielkiego obiektu potrzeba małych soczewek. Zwykła lornetka zapewnia dobry widok. Nawet w 1991 roku ten teleskop był prosty, ale za to aparat doskonały, jak na te czasy wręcz rewolucyjny, bo miał elektroniczny przetwornik. Mając fotografię cyfrową, można z nią zrobić wszystko. Zespół Mendila wiedział, że w mgławicy znajduje się sód. Pierwiastek ten występuje też w ziemskiej atmosferze. Porównali zdjęcia w kierunku Jowisza i w innym i badając różnice, stworzyli obraz chmury. Byłoby to niewykonalne, gdybyśmy mieli odbitki na papierze. Dzięki aparatom cyfrowym możemy dowolnie obrabiać obrazy. Wizyta na Io byłaby przygodą naukową i estetyczną, ale w tym niegościnnym środowisku nikt by nie przeżył. Trudno nawet posadzić bezzałogową sondę na spękanej, drżącej powierzchni Księżyca.
Tymczasem inny satelita Jowisza może pomóc ludziom w eksploracji kosmosu. Niewykluczone, że kryje własne formy życia. Europa to jeden z najciekawszych i najbardziej tajemniczych obiektów Układu Słonecznego. Nie przypomina żadnego z ciał w naszym Układzie, a zwłaszcza Ziemi. Powierzchnia jest niejednorodna i spękana. Pofałdowany nieregularnie teren, gdzie niegdzie pokrywają lodowce. Europa jest księżycem dalekiej planety. Czy mogą tam istnieć inne formy życia? Europa porusza się po orbicie 600 tysięcy kilometrów nad Jowiszem, prawie dwa razy dalej niż Io. Siły pływowe ogrzewają ją podobnie jak wulkanicznego satelita. Przyciąganie Jowisza jest dominujące. Masywna planeta, jak zaborczy kochanek, przyciąga niesfornego satelitę do siebie. Europę ratuje to, że krąży kilkaset tysięcy kilometrów nad gazowym gigantem. Na Europę oddziałuje nie tylko Jowisz, ale też jego księżyce. Mniejsza od niej Io i większy Ganymedes, rozciągając ją w różnych kierunkach. Rezonans orbitalny ma wielki wpływ na Io, ale Europę ukształtował zupełnie inaczej. Jej powierzchnia jest zimna, ale temperatura dochodząca do minus 200 stopni Celsjusza oznacza, że Księżyc ma źródło ciepła. W składzie Europy odkryto wodę. Ciekła woda wypływa z podziemnego oceanu i tworzy nową warstwę na lodowej powierzchni Księżyca. Ocean Europy leży zapewne płytko, 15-25 km pod powierzchnią. Życie na Ziemi powstało w wodzie. Czy na Europie i innych księżycach było podobnie? Marznące oceany księżyców to najpowszechniejsze środowisko wszechświata. Warunki ziemskie są rzadkością, ale lodowych księżyców nie brakuje. W lutym 2007 roku sonda New Horizons w drodze do Plutona i krańców Układu Słonecznego zbliżyła się do Europy i przesłała na Ziemię niezwykłe zdjęcia. Gdy Słońce leży nisko nad Europą, widać na niej wielkie twory geologiczne, przypominające kręgi w zbożu. Są ogromne. Przecinając jar, trzeba by obniżyć się kilkaset metrów, a potem wspiąć na powierzchnię. Wyżłobienia na Europie przypominają tajemnicze kręgi pojawiające się w zbożu na Ziemi. Ale tylko nieco. Te na Księżycu mają średnicę od 3 do 5 tysięcy kilometrów. Są tak płytkie i jednolite, że nie mogą być pozostałościami kraterów. Asteroidy i komety mają różne kształty i rozmiary, a kręgi na Europie są niemal identyczne. Choć nie ma na to dowodów, twierdzi się, że twórcą jest silna grawitacja Jowisza. Astronomowie sądzą, że powłoka lodowa nie jest związana z jądrem Europy, lecz jest sferycznym lodowcem pływającym na ukrytym oceanie. Kręgi mogły powstać w okolicy bieguna, a następnie zostały przesunięte przez przyciąganie Jowisza w stronę równika. W ten sposób tajemnicze obiekty pokryły powierzchnię. Jeśli pokrywa lodowa Europy przypomina ziemskie góry lodowe, to woda nie może wydobyć się na zewnątrz. To ważne w związku z ewentualnym lądowaniem. Każdej nierówności na powierzchni powinna towarzyszyć kilkakrotnie większa wypukłość po stronie zanurzonej. Teoria gór lodowych pogrzebała nadzieję, że można dotrzeć do oceanu Europy przez krótką studnię w lodowej powłoce. Nie obejdzie się bez badania powierzchni wiązką radarową i ultrafioletem przed wysłaniem lądownika na Europę.
Badacze muszą znaleźć cieplejsze rejony i punkty, gdzie ukryty ocean wypływa na powierzchnię i tam wprowadzić sondę. Badacze mogą rozważyć jeszcze założenie bazy na Ganymedesie, największym z księżyców Jowisza. Może być stacją pośrednią, tak samo jak Phobos w drodze na Marsa. Ganymedes jest większy od Merkurego i spośród wszystkich księżyców Jowisza ma grawitację najbardziej zbliżoną do Ziemskiej. Choć znajduje się w rezonansie orbitalnym z Io i Europą, jest na tyle daleko od Jowisza, że nie działają na niego wielkie siły pływowe. Na Ganymedesie można urządzić bazę w którymś z wielkich kraterów i osłonić ją kopułą przed jonami z otoczenia Jowisza. Służyłaby do badania wnętrza, geologii i pola magnetycznego Ganymedesa, ale i wszystkich ciał w systemie Jowisza. Ganymedes jako jedyny księżyc w Układzie Słonecznym ma pole magnetyczne. Z tego wynika, że musi mieć odpowiednio dużą masę i gorące jądro. Masa jest oczywista, ale skąd wzięło się ciepło? Na Ganymedesa działają siły pływowe Io i Europy. Jednak prawiekolista orbita ogranicza deformacje wywoływane przez inne obiekty. Być może jakieś zdarzenie zmieniło orbitę Ganymedesa, który przechował we wnętrzu rozgrzanego jądra nagromadzoną wcześniej energię. Ale tego nie wiemy. Dzięki zdjęciom z niedawnej wizyty sondy New Horizons w Układzie Jowisza poznaliśmy cuda, jakie kryją jego księżyce. Naukowcy nie mogą się doczekać, aż wyląduje na nich sonda i zbada tajemnice tego niezwykłego świata. Inny lodowy księżyc krąży wokół wielkiego gazowego Saturna. Jest za mały, żeby utrzymać atmosferę, ale za to rozbudowuje powłokę gazową swojej planety macierzystej. Choć jest całkiem mały, Enceladus otrzymał nazwę od Enceladosa, giganta z mitologii greckiej. Podobnie jak Io i Europa, porusza się po wydłużonej orbicie. Siły pływowe Saturna ściskają i rozciągają księżyc, generując ciepło w jego jądrze. W przeciwieństwie do Io, Enceladus nie wyrzuca stopionej materii i nie tworzy mgławicy. Woda nie wypływa na jego powierzchnię, jak to się dzieje na lodowej Europie. Za to Enceladus wyrzuca chmury lodowatej wody do atmosfery Saturna. Następuje tam zjawisko kriowulkanizmu. Przypomina działanie gejzerów. Woda jest wyrzucana na orbitę małego księżyca, a stamtąd ściąga ją grawitacja pobliskiego Saturna. Zaciekawiony torusem wokół Io, zespół Michaela Mendila z Uniwersytetu Bostońskiego zaczął badać wpływ Enceladusa na atmosferę Saturna. Okazało się, że woda jest doskonałym katalizatorem, który łączy jony z elektronami. Przed wysłaniem sondy Cassini naukowcy opisywali właściwości atmosfery Saturna na podstawie modelu komputerowego. Uważali, że ma bardzo grubą jonosferę. Według danych z sondy jonosfera jest dziesięciokrotnie rzadsza. Wydaje się, że lód wyrzucony z Enceladusa ułatwił zobojętnienie jonów w atmosferze Saturna. Zapłon. Start. O wpływie wody na atmosferę ziemską naukowcy dowiedzieli się zupełnie przypadkowo. W 1973 roku NASA wystrzeliła stację Skylab. Wyniosła ją ostatnia z ogromnych rakiet księżycowych Saturn V. Nigdy wcześniej nie pozwolono, by silniki rakiety pracowały do wysokości jonosfery. Gigantyczny pojazd wyrzucał tonę pary wodnej na sekundę. Tego dnia jonosfera niemal zniknęła. Zrobiono wielką dziurę w jonosferze, najwyższej warstwie ziemskiej atmosfery.
Dopiero po 24 godzinach promieniowania słonecznego jonosfera powróciła do poprzedniego stanu. Na Saturnie, do którego atmosfery Enceladus wyrzuca 6 ton wody na minutę, efekty są bardzo widoczne. Nie ma obawy, że jonosfera planety zniknie, ale maleńki księżyc o średnicy 500 km zwrócił na siebie uwagę naukowców i samego Saturna. W trakcie przygotowań do wysłania sond na Phobosa i Europę oraz studiowania danych z Enceladusa, nagle odkryliśmy kolejne księżyce. Do lat 90. większość astronomów twierdziła, że w Układzie Słonecznym krążą tylko 34 naturalne satelity planet. Były to głównie księżyce naturalne, jak nasz, okrągłe ciała obiegające planety macierzyste zgodnie z ich ruchem obrotowym. Odkryto też kilka księżyców nieregularnych. Poruszają się one po elipsoidalnych orbitach, przesuniętych wobec płaszczyzny obrotu ich planet i w dodatku w przeciwnym kierunku niż one wirują. Przypominają odłamki pocisków, ziemniaki lub są zupełnie bezkształtne. Trudno je wypatrzyć. Zazwyczaj są niewielkie i w dodatku ciemne. Nastanie ery fotografii cyfrowej i bardzo czułego sprzętu optycznego zmieniło w ciągu dekady znany nam świat księżyców. W 1997 roku dr Brett Gladman z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkrył w obserwatorium Palomar pierwszy nieznany księżyc. Od tego czasu wypatrzył 17 dotąd niezauważonych obiektów Układu Słonecznego. Obiekty w zewnętrznym Układzie Słonecznym można zaobserwować, wykrywając ich ruch na tle nieruchomych gwiazd i galaktyk. Robiąc zdjęcia nieba z godzinną przerwą, nie zauważy się ruchów gwiazd. Za to poruszą się nawet dalsze obiekty naszego Układu i zobaczymy różnicę między zdjęciami. W ten sposób zaobserwujemy ruchomy obiekt. Może to być kometa, asteroida, a jeśli krąży wokół planety niezgodnie z jej ruchem obrotowym, to nieznany, nieregularny księżyc. Księżyce nieregularne różnią się od pozostałych tym, że zostały złapane przez pole grawitacyjne planety. Wcześniej były niezależne od planety macierzystej i krążyły z rozproszoną materią, z której powstał Układ Słoneczny. Phoebe, największy nieregularny księżyc Saturna, jest najlepszym przykładem. Phoebe krąży na dalekiej orbicie poza płaszczyzną obrotu Saturna, niezgodnie z jego ruchem obrotowym. Zdjęcia z Voyagera sugerują, że mogła być to asteroida. Wielu uważa, że została złapana w pole grawitacyjne planety. Dane z sondy Cassini dowodzą, że księżyc jest zasobny w zamarzniętą wodę. Prawdopodobnie leciał w pasie asteroid. Phoebe może pochodzić z pasa Kuipera w odległych sferach Układu Słonecznego. Pas Kuipera leży na zewnątrz orbity Plutona i składa się z materii pozostałej po otworzeniu Układu Słonecznego. Ale Phoebe może powstała gdzie indziej. Teoria głosi, że Phoebe krążyła wokół Słońca i potem weszła na orbitę wokół Saturna, gdzie było wiele innych obiektów. Część materii uległa akrecji, a reszta wyleciała poza Układ Słoneczny. Phoebe może powstała z resztek, które krążyły wokół powstającego Saturna. Prawdopodobnie składa się z innego materiału niż większość nieregularnych księżyców Jowisza. Jeśli to prawda, to astrogeolodzy może kiedyś poznają i porównają różne składniki, z których powstały wielkie gazowe planety. Istnieją trzy główne teorie utraty niezależności Phoebe i innych księżyców nieregularnych.
Zgodnie z dwiema zostały schwytane w pole grawitacyjne przy narodzinach Układu Słonecznego, gdy planety były chmurą gazu i skał. Najodważniejsza teoria głosi, że gdy gazy krążyły wokół powstającej planety, kometa, asteroida albo jakaś forma pośrednia wpadła w taką chmurę i wyhamowała. Wiemy, że księżyce regularne gigantycznych planet powstają na dyskach akrecyjnych. Wokół każdej planety tworzą się jakby małe układy słoneczne. Pył i gaz zawarte w dyskach powodują tarcie i spowalniają przelatujące przez nie planetozymale, które wpadają w pole grawitacyjne planety. Druga teoria jest wariantem pierwszej. Obiekt nie został złapany przez gazy, lecz niespodziewanie rosnąca w siłę grawitacja rozrastającej się planety wciągnęła go na orbitę. Teoria przypisująca uwięzienie satelity gazom oraz grawitacji sprawdziłaby się w przypadku Jowisza i Saturna, ponieważ są zbudowane z na tyle masywnych składników, by ich grawitacja spowolniła przelatujący obiekt. Nie mogło tak być na lodowych gigantach Neptunie i Uranie. Ze względu na bardzo niską temperaturę formowały się powoli i trudno uwierzyć, że w lodowych bryłach było dość mas, by uwięzić w polu grawitacyjnym przelatujące ciało. Mimo to obie planety mają księżyce nieregularne. Stworzono więc trzecią teorię. Musiała tu zaistnieć interakcja trzech ciał. Odkryliśmy, że to, co wydaje się jednym dalekim obiektem, często składa się z kilku elementów. Zwykle są to zbliżonej wielkości ciała, tworzące układ podwójny lub potrójny, obiegający wspólny środek masy. Tym różnią się od małych planet obiegających wielką gwiazdę. Układ podwójny jest stabilny, gdy dwa obiekty pozostają tak blisko środka masy, że trzeci obiekt nie naruszy ich równowagi. Gdy różnica mas jest duża, układ jest z natury luźniejszy i trzeci obiekt może go rozerwać. Obiekt o mniejszej masie porusza się dalej od wspólnego środka niż ten o większej masie. W ten sposób może go porwać przechodząca w pobliżu masywna planeta. Osamotniony składnik ucieka w przestrzeń samodzielnie. Jeden z księżyców nie zalicza się do żadnej grupy. Tryton jest satelitą Neptuna i krąży w przeciwnym kierunku niż ten się obraca. Klasyfikowałby się na księżyc nieregularny, gdyby nie to, że jest niemal kulisty i porusza się po orbicie kołowej na płaszczyźnie równikowej planety. Ma wiele cech księżyca regularnego. Wzbija tajemnicze lodowe chmury, więc zachodziły lub nadal zachodzą na nim zjawiska wulkaniczne. Zanim Voyager 2 dotarł w okolice Neptuna, sądzono, że Tryton ma wielkość naszego Księżyca. Składa się ze skał i nie jest aktywny geologicznie. Zdjęcia z Voyagera przedstawiły góry, uskoki i pęknięcia wskazujące na działalność tektoniczną oraz zaskakująco gęstą atmosferę. Naukowcy zdębieli. Siły górotwórcze, kojarzone zwykle z większymi i cieplejszymi planetami, działały na zimnym Księżycu nieco mniejszym od naszego. W 1989 roku sonda nie wykryła aktywnych wulkanów, ale podobnie jak na powierzchni Enceladusa, zarejestrowała wybuchy gejzerów. Tryton zaskakuje niezwykłymi procesami geologicznymi, które tym bardziej dziwią, że jest księżycem nieregularnym. Z wyjątkiem Trytona, największe księżyce Układu Słonecznego są regularne. Najcięższy z satelitów Neptuna krąży w przeciwnym kierunku do jego ruchu obrotowego. Tryton musiał zostać przechwycony.
Księżyc uwięziony w polu grawitacyjnym ma cechy regularnego. Jakim cudem wielki Tryton nie minął atmosfery Neptuna lub nie rozbił się o lodowego giganta? Ostatecznej odpowiedzi nie ma, ale pewne teorie są dość prawdopodobne. Tak jak w kasynie, Neptun i Tryton grali w grę losową. Proszę obstawiać. W ruletce można postawić na różne układy. Mają różne prawdopodobieństwa, zajścia i jak w każdej grze losowej, wypłata jest do niego odwrotnie proporcjonalna. Są trzy teorie, jak Neptun uwięził Trytona. Z fizycznego punktu widzenia wszystkie trzy hipotezy są możliwe. Pierwsza, zakładająca spowalniające działanie gazu, jest mało prawdopodobna, ponieważ okres istnienia dysku pyłowo-gazowego wokół Neptuna był bardzo krótki. Tryton musiałby się wpasować w wąski przedział. Trudno stawiać na taką hipotezę, podobnie jak na zielone zero w ruletce. Bardziej prawdopodobna jest teza, że proto-Tryton zderzył się gdzieś w Układzie Słonecznym z lodowym satelitą średniej wielkości. Wówczas powstał obecny Tryton. Teza ta może wygrać, podobnie jak hazardzista obstawiający pierwszy tuzin. Ma szansę prawie jak 1 do 3. Najłatwiej wygrać, stawiając na parzyste. Trafiają się niemal co drugi raz. W przypadku Trytona najpewniejsza jest hipoteza o trzecim ciele. Wówczas w Układzie Słonecznym krążyły prawdopodobnie tysiące obiektów. Tryton mógł opuścić pas Kuipera w towarzystwie podobnego obiektu, a potem Neptun porwał polem grawitacyjnym jeden z nich. Nie wiadomo, kto wygrał i jak u zarania Układu Słonecznego Neptun przechwycił Tryton. Tymczasem, odkąd Księżyc krąży wokół planety w kierunku przeciwnym do jej obrotów, niszczy wszystko na swojej drodze. Neptun nie ma regularnych satelitów. Sądzi się, że przechwycenie Trytona zakłóciło harmonię systemu, który przypominał te wokół innych planet. Zdaje się, że Tryton, wściekły z powodu utraty wolności, odreagował na innych księżycach Neptuna. A skąd on się właściwie wziął? Dane z sondy Voyager 2 świadczą, że gęstość satelity wynosi prawie tyle, co Plutonia. Żaden regularny księżyc nie ma takiej cechy. Przypuszcza się, że i Pluton, i Tryton pochodzą z pasa Kuipera. Zewnętrzna część Układu Słonecznego składała się z obiektów poruszających się po różnych orbitach. Część z nich stworzyła olbrzymie planety, inne zostały odrzucone do pasa Kuipera i tkwią w nim do dziś. Zderzenia, akrecja, a nawet przechwycenia przebrały materiał, z którego niegdyś powstawały planety. Na początku istnienia Układu Słonecznego w pasie Kuipera znajdowały się znacznie większe obiekty. Jego masa przekraczała 50 razy masę Ziemi, a teraz jest jej równa. Obiekty z pasa Kuipera są równie stare jak Układ Słoneczny. Materiał, z którego powstały układy podwójne, odłamki po kolizjach, a nawet odległe księżyce, nie zmieniły się od 4 miliardów lat. Księżyce zewnętrznego Układu Słonecznego zachwycają różnorodnością. W 1960 roku dostałem się do Instytutu Astronomii. Wtedy nie znano żadnego z nich. To były czarne kropki w teleskopach. Nie dostrzegaliśmy różnic. Układ Słoneczny jest przebogaty. Moje pokolenie odkrywało tę wspaniałą tajemnicę. Wracając na Ziemię z mroźnych krańców Układu Słonecznego, pod wrażeniem przepastności Wszechświata i urody planet, warto pomyśleć o małych światach w cieniu gigantów. Na niegdyś ignorowanych księżycach dalszych planet wiele tajemnic czeka, aż ludzkość je pozna. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.
Teoria głosi, że Febe krążyła wokół Słońca i potem weszła na orbitę wokół Saturna, gdzie było wiele innych obiektów. Część materii uległa akrecji, a reszta wyleciała poza Układ Słoneczny. Febe może powstała z resztek, które krążyły wokół powstającego Saturna. Prawdopodobnie składa się z innego materiału niż większość nieregularnych księżyców Jowisza. Jeśli to prawda, to astrogeolodzy może kiedyś poznają i porównają różne składniki, z których powstały wielkie gazowe planety. Istnieją trzy główne teorie utraty niezależności Febe i innych księżyców nieregularnych. Zgodnie z dwiema zostały schwytane w pole grawitacyjne przy narodzinach Układu Słonecznego, gdy planety były chmurą gazu i skał. Najodważniejsza teoria głosi, że gdy gazy krążyły wokół powstającej planety, kometa, asteroida albo jakaś forma pośrednia wpadła w taką chmurę i wyhamowała. Wiemy, że księżyce regularne gigantycznych planet powstają na dyskach akrecyjnych. Wokół każdej planety tworzą się jakby małe układy słoneczne. Pył i gaz zawarte w dyskach powodują tarcie i spowalniają przelatujące przez nie planetozymale, które wpadają w pole grawitacyjne planety. Druga teoria jest wariantem pierwszej. Obiekt nie został złapany przez gazy, lecz niespodziewanie rosnąca w siłę grawitacja rozrastającej się planety wciągnęła go na orbitę. Teoria przypisująca uwięzienie satelity gazom oraz grawitacji sprawdziłaby się w przypadku Jowisza i Saturna, ponieważ są zbudowane z na tyle masywnych składników, by ich grawitacja spowolniła przelatujący obiekt. Nie mogło tak być na lodowych gigantach Neptunie i Uranie. Ze względu na bardzo niską temperaturę formowały się powoli i trudno uwierzyć, że w lodowych bryłach było dość masy, by uwięzić w polu grawitacyjnym przelatujące ciało. Mimo to obie planety mają księżyce nieregularne. Stworzono więc trzecią teorię. Musiała tu zaistnieć interakcja trzech ciał. Odkryliśmy, że to, co wydaje się jednym dalekim obiektem, często składa się z kilku elementów. Zwykle są to zbliżonej wielkości ciała, tworzące układ podwójny lub potrójny, obiegający wspólny środek masy. Powszechniejsze środowisko wszechświata. Warunki ziemskie są rzadkością, ale lodowych księżyców nie brakuje. W lutym 2007 roku sonda New Horizons w drodze do Plutona i krańców Układu Słonecznego zbliżyła się do Europy i przesłała na Ziemię niezwykłe zdjęcia. Gdy Słońce leży nisko nad Europą, widać na niej wielkie twory geologiczne, przypominające kręgi w zbożu. Są ogromne. Przecinając jar, trzeba by obniżyć się kilkaset metrów, a potem wspiąć na powierzchnię. Wyżłobienia na Europie przypominają tajemnicze kręgi pojawiające się w zbożu na Ziemi. Ale tylko nieco. Te na Księżycu mają średnicę od 3 do 5 tysięcy kilometrów. Są tak płytkie i jednolite, że nie mogą być pozostałościami kraterów. Asteroidy i komety mają różne kształty i rozmiary, a kręgi na Europie są niemal identyczne. Choć nie ma na to dowodów, twierdzi się, że twórcą jest silna grawitacja Jowisza. Astronomowie sądzą, że powłoka lodowa nie jest związana z jądrem Europy, lecz jest sferycznym lodowcem pływającym na ukrytym oceanie. Kręgi mogły powstać w okolicy bieguna, a następnie zostały przesunięte przez przyciąganie Jowisza w stronę równika. W ten sposób tajemnicze obiekty pokryły powierzchnię. Jeśli pokrywa lodowa Europy przypomina ziemskie góry lodowe, to woda nie może wydobyć się na zewnątrz.
To ważne w związku z ewentualnym lądowaniem. Każdej nierówności na powierzchni powinna towarzyszyć kilkakrotnie większa wypukłość po stronie zanurzonej. Teoria gór lodowych pogrzebała nadzieję, że można dotrzeć do oceanu Europy przez krótką studnię w lodowej powłoce. Nie obejdzie się bez badania powierzchni wiązką radarową i ultrafioletem przed wysłaniem lądownika na Europę. Badacze muszą znaleźć cieplejsze rejony i punkty, gdzie ukryty ocean wypływa na powierzchnię i tam wprowadzić sondę. Badacze mogą rozważyć jeszcze założenie bazy na Ganymedesie, największym z księżyców Jowisza. Może być stacją pośrednią, tak samo jak Phobos w drodze na Marsa. Jony i elektrony tworzą plazmę porywaną przez potężne pole magnetyczne Jowisza. W magnetosferze Jowisza ich prędkość gwałtownie się podnosi. Because it's been picked up by the magnetic field. It's like they're taking a ride. Pędzą jak na kosmicznej karuzeli. The magnetic field lines. Pole magnetyczne ma tu bieguny. And then every now and then. Teraz łapie jon sodu i jego elektron. Ruszam w podróż niczym plazma nad Jowiszem wraz ze złapanymi wcześniej jonami i elektronami. Rozpędzone cząstki spotykają się i ulegają elektrycznemu zobojętnieniu. Przestają ulegać polu magnetycznemu i krążą w polu grawitacyjnym Jowisza. Tworzą największy obłok gazowy w Układzie Słonecznym. Obłok wokół Jowisza widziany z Ziemi miałby wielkość kątową 12 księżyców. Ta wizja tak nęciła Mendila, że wraz z zespołem stworzył specjalny teleskop. Okazało się, że do oglądania wielkiego obiektu potrzeba małych soczewek. Zwykła lornetka zapewnia dobry widok. Nawet w 1991 roku ten teleskop był prosty, ale za to aparat doskonały, jak na te czasy wręcz rewolucyjny, bo miał elektroniczny przetwornik. Mając fotografię cyfrową, można z nią zrobić wszystko. Zespół Mendila wiedział, że w mgławicy znajduje się sód. Pierwiastek ten występuje też w ziemskiej atmosferze. Porównali zdjęcia w kierunku Jowisza i w innym i badając różnice stworzyli obraz chmury. Byłoby to niewykonalne, gdybyśmy mieli odbitki na papierze. Dzięki aparatom cyfrowym możemy dowolnie obrabiać obrazy. Wizyta na Io byłaby przygodą naukową i estetyczną, ale w tym niegościnnym środowisku nikt by nie przeżył. Trudno nawet posadzić bezzałogową sondę na spękanej, drżącej powierzchni Księżyca. Tymczasem inny satelita Jowisza może pomóc ludziom w eksploracji kosmosu. Niewykluczone, że kryje własne formy życia. Europa to jeden z najciekawszych i najbardziej tajemniczych obiektów Układu Słonecznego. Nie przypomina żadnego z ciał w naszym Układzie, a zwłaszcza Ziemi. Powierzchnia jest niejednorodna i spękana. Pofałdowany nieregularnie teren, gdzieniegdzie. Księżyce nieregularne krążą po wydłużonych eliptycznych orbitach, nie leżących w płaszczyźnie obrotu planety. Charakteryzują się ruchem wstecznym, obracają się zgodnie ze wskazówkami zegara, gdy planety robią to w przeciwnym kierunku. Febe, na nowo odkryty księżyc Saturna, jest tu najlepszym przykładem. Rozpoczął swoją niebiańską wędrówkę jako niezależne ciało krążące wokół Słońca, ale potem wpadł w pole grawitacyjne masywnej planety. Oba typy księżyców muszą krążyć w zasięgu działania grawitacji planet macierzystych. Najwyższą orbitę, jaką mogą osiągnąć, wyznacza sfera Hilla. Obszar nazwano na cześć George'a Williama Hilla, amerykańskiego astronoma z połowy XIX wieku.
Strefa Hilla jest sferą otaczającą planetę i przemieszczającą się razem z nią, w której siła przyciągania planety jest większa od oddziaływania grawitacyjnego Słońca. Księżyce Marsa, Deimos i Phobos różnią się położeniem względem strefy Hilla. Gdy ruch wirowy planety jest szybszy niż ruch obiegowy Księżyca, jak to jest w przypadku Deimosa, satelita przyspiesza i rozluźnia orbitę. Phobos z kolei okrąża Marsa szybciej niż ten wykonuje obroty. Te małe księżyce odkrył w 1877 roku amerykański astronom Asaph Hall. Nadał im nazwy Phobos od greckiego boga uosobienia strachu i Deimos od jego brata, personifikacji trwogi. Tom Duxbury uczestniczył w programie Mariner 9, który w listopadzie 1971 roku wykonał pierwsze zdjęcia satelitów przypominających ziemniaki. Była późna, zimna, dżdżysta, ciemna i ponura noc. Obróciłem zdjęcie o 90 stopni i ujrzałem czaszkę. To było przerażające. Phobos zmierza ku zagładzie. Jego orbita jest oddalona tylko o 6000 km od powierzchni Marsa, co stanowi rekord Układu Słonecznego. Gdyby nasz Księżyc był tak blisko Ziemi jak Phobos Marsa, wydawałby się 20 razy większy. Wówczas obiegałby Ziemię w kilka godzin, a nie prawie w miesiąc. Księżyc w pełni wypełniałby pół firmamentu. Codziennie następowałyby przypływy i odpływy, a poziom mórz zmienił się o kilkadziesiąt metrów. Księżyc wreszcie zderzyłby się z Ziemią. Mają odłamki pocisków, ziemniaki lub są zupełnie bezkształtne. Trudno je wypatrzyć. Zazwyczaj są niewielkie i w dodatku ciemne. Nastanie ery fotografii cyfrowej i bardzo czułego sprzętu optycznego zmieniło w ciągu dekady znany nam świat księżyców. W 1997 roku dr Brett Gladman z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkrył w obserwatorium Palomar pierwszy nieznany księżyc. Od tego czasu wypatrzył 17 dotąd niezauważonych obiektów Układu Słonecznego. Obiekty w zewnętrznym Układzie Słonecznym można zaobserwować, wykrywając ich ruch na tle nieruchomych gwiazd i galaktyk. Robiąc zdjęcia nieba z godzinną przerwą, nie zauważy się ruchów gwiazd. Za to poruszą się nawet dalsze obiekty naszego Układu i zobaczymy różnicę między zdjęciami. W ten sposób zaobserwujemy ruchomy obiekt. Może to być kometa, asteroida, a jeśli krąży wokół planety niezgodnie z jej ruchem obrotowym, to nieznany, nieregularny księżyc. Księżyce nieregularne różnią się od pozostałych tym, że zostały złapane przez pole grawitacyjne planety. Wcześniej były niezależne od planety macierzystej i krążyły z rozproszoną materią, z której powstał Układ Słoneczny. Phoebe, największy nieregularny księżyc Saturna, jest najlepszym przykładem. Phoebe krąży na dalekiej orbicie poza płaszczyzną obrotu Saturna, niezgodnie z jego ruchem obrotowym. Zdjęcia z Voyagera sugerują, że mogła być to asteroida. Wielu uważa, że została złapana w pole grawitacyjne planety. Dane z sondy Cassini dowodzą, że Księżyc jest zasobny w zamarzniętą wodę. Prawdopodobnie leciał w pasie asteroid. Phoebe może pochodzić z pasa Kuipera w odległych sferach Układu Słonecznego. Pas Kuipera leży na zewnątrz orbity Plutona i składa się z materii pozostałej po otworzeniu Układu Słonecznego. Ale Phoebe może powstała gdzie indziej. Teoria głosi, że Phoebe krążyła wokół Słońca i potem weszła na orbitę wokół Saturna, gdzie było wiele innych obiektów.
Część materii uległa akrecji, a reszta wyleciała poza Układ Słoneczny. Febe może powstała z resztek, które krążyły wokół powstającego Saturna. Czy na ciałach niebieskich uwięzionych w polu grawitacyjnym Jowisza może istnieć życie? A może zaniosą je tam przyszli kolonizatorzy kosmosu? Do niedawna niewiele wiedziano o księżycach gazowych oraz lodowych gigantów Układu Słonecznego. Większość ukrywała się w blasku macierzystych planet. Nowoczesne teleskopy i sondy odkryły przy nich całą gamę satelitów, od kulistych planetoid aż po bezkształtne skały, o średnicy zaledwie 50 km. Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, jest magnesem na Księżycu. Narodził się ponad 4,5 miliarda lat temu z wielkiej chmury gazu, która zapadła się do środka. Jowisz wraz z satelitami powstał w procesie akrecji. Prawie cały gaz i wirująca materia przekształciły się w piątą planetę od Słońca, ale mała część budulca wirowała na jej orbicie. Powstały z niej naturalne księżyce Jowisza: Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Gdy Jowisz stał się jednolitą planetą, jego grawitacja zaczęła zbierać satelity z resztek po powstaniu Układu Słonecznego. Wielkie planety powstały wcześniej, w gazowym środowisku, gdy mogły ściągnąć z orbit solarnych masę różnej materii. Różni naukowcy twierdzą, że Jowisz ma od 60 do ponad 200 księżyców. Jedno jest pewne. Stojąc na tej planecie, można być świadkiem wspaniałego baletu lunarnego. Chciałabym ujrzeć te wszystkie księżyce. Io co chwila przemierzałby widnokrąg. Co drugi obieg towarzyszyłaby mu Europa. Co czwarty Ganymedes. Grawitacja Jowisza tak sponiewierała jednego satelitę, że dosłownie eksploduje od środka. W lutym 2007 roku sonda New Horizons, wysłana na Plutona, zrobiła ostre zdjęcia Io. Ten satelita ma podobne wymiary jak srebrny glob i krąży nad Jowiszem na wysokości 350 tysięcy kilometrów. Spośród innych księżyców tej planety wyróżniają go zjawiska wulkaniczne. Obiektyw sondy zarejestrował w najwyższej warstwie ziemskiej atmosfery. Dopiero po 24 godzinach promieniowania słonecznego jonosfera powróciła do poprzedniego stanu. Na Saturnie, do którego atmosfery Enceladus wyrzuca 6 ton wody na minutę, efekty są bardzo widoczne. Nie ma obawy, że jonosfera planety zniknie, ale maleńki księżyc o średnicy 500 km zwrócił na siebie uwagę naukowców i samego Saturna. W trakcie przygotowań do wysłania sond na Phobosa i Europę oraz studiowania danych z Enceladusa, nagle odkryliśmy kolejne księżyce. Do lat 90. większość astronomów twierdziła, że w Układzie Słonecznym krążą tylko 34 naturalne satelity planet. Były to głównie księżyce naturalne, jak nasz, okrągłe ciała obiegające planety macierzyste zgodnie z ich ruchem obrotowym. Odkryto też kilka księżyców nieregularnych. Poruszają się one po elipsoidalnych orbitach, przesuniętych wobec płaszczyzny obrotu ich planet i w dodatku w przeciwnym kierunku niż one wirują. Przypominają odłamki pocisków, ziemniaki lub są zupełnie bezkształtne. Trudno je wypatrzyć. Zazwyczaj są niewielkie i w dodatku ciemne.
Nastanie ery fotografii cyfrowej i bardzo czułego sprzętu optycznego zmieniło w ciągu dekady znany nam świat księżyców. W 1997 roku dr Brett Gladman z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej odkrył w obserwatorium Palomar pierwszy nieznany księżyc. Od tego czasu wypatrzył 17 dotąd niezauważonych obiektów Układu Słonecznego. Obiekty w zewnętrznym Układzie Słonecznym można zaobserwować, wykrywając ich ruch na tle nieruchomych gwiazd i galaktyk. Robiąc zdjęcia nieba z godzinną przerwą, nie zauważy się ruchów gwiazd. Za to poruszą się nawet dalsze obiekty naszego Układu i zobaczymy różnicę między zdjęciami. W ten sposób zaobserwujemy ruchomy obiekt. Może to być kometa, asteroida, a jeśli krąży wokół planety niezgodnie z jej ruchem obrotowym, to nieznany, nieregularny księżyc. Księżyce nieregularne różnią się od pozostałych tym, że zostały złapane przez pole grawitacyjne planety. Wcześniej były niezależne od Słońca, ale potem wpadł w pole grawitacyjne masywnej planety. Oba typy księżyców muszą krążyć w zasięgu działania grawitacji planet macierzystych. Najwyższą orbitę, jaką mogą osiągnąć, wyznacza sfera Hilla. Obszar nazwano na cześć George'a Williama Hilla, amerykańskiego astronoma z połowy XIX wieku. Strefa Hilla jest sferą otaczającą planetę i przemieszczającą się razem z nią, w której siła przyciągania planety jest większa od oddziaływania grawitacyjnego Słońca. Księżyce Marsa, Deimos i Phobos różnią się położeniem względem strefy Hilla. Gdy ruch wirowy planety jest szybszy niż ruch obiegowy Księżyca, jak to jest w przypadku Deimosa, satelita przyspiesza i rozluźnia orbitę. Phobos z kolei okrąża Marsa szybciej niż ten wykonuje obroty. Te małe księżyce odkrył w 1877 roku amerykański astronom Asaph Hall. Nadał im nazwy Phobos, od greckiego boga, uosobienia strachu, i Deimos, od jego brata, personifikacji trwogi. Tom Duxbury uczestniczył w programie Mariner 9, który w listopadzie 1971 roku wykonał pierwsze zdjęcia satelitów przypominających ziemniaki. Była późna, zimna, dżdżysta, ciemna i ponura noc. Obróciłem zdjęcie o 90 stopni i ujrzałem czaszkę. To było przerażające. Phobos zmierza ku zagładzie. Jego orbita jest oddalona tylko o 6000 km od powierzchni Marsa, co stanowi rekord Układu Słonecznego. Gdyby nasz Księżyc był tak blisko Ziemi jak Phobos Marsa, wydawałby się 20 razy większy. Wówczas obiegałby Ziemię w kilka godzin, a nie prawie w miesiąc. Księżyc w pełni wypełniałby pół firmamentu. Codziennie następowałyby przypływy i odpływy, a poziom mórz zmienił się o kilkadziesiąt metrów. Księżyc wreszcie zderzyłby się z Ziemią. Los Phobosa jest przesądzony za sprawą sił pływowych, które kształtują też powierzchnię Marsa. Ponieważ krążąc wyprzedza powierzchnię planety, jest hamowany i z każdym okrążeniem zbliża się do jej powierzchni. W końcu w nią uderzy. Oddziaływanie Marsa i Phobosa przypomina grę w Rozpoczął swoją niebiańską wędrówkę jako niezależne ciało krążące wokół Słońca, ale potem wpadł w pole grawitacyjne masywnej planety. Oba typy księżyców muszą krążyć w zasięgu działania grawitacji planet macierzystych. Najwyższą orbitę, jaką mogą osiągnąć, wyznacza sfera Hilla. Obszar nazwano na cześć George'a Williama Hilla, amerykańskiego astronoma z połowy XIX wieku.
Strefa Hilla jest sferą otaczającą planetę i przemieszczającą się razem z nią, w której siła przyciągania planety jest większa od oddziaływania grawitacyjnego Słońca. Księżyce Marsa, Deimos i Phobos różnią się położeniem względem strefy Hilla. Gdy ruch wirowy planety jest szybszy niż ruch obiegowy Księżyca, jak to jest w przypadku Deimosa, satelita przyspiesza i rozluźnia orbitę. Phobos z kolei okrąża Marsa szybciej niż ten wykonuje obroty. Te małe księżyce odkrył w 1877 roku amerykański astronom Asaph Hall. Nadał im nazwy Phobos od greckiego boga uosobienia strachu i Deimos od jego brata, personifikacji trwogi. Tom Duxbury uczestniczył w programie Mariner 9, który w listopadzie 1971 roku wykonał pierwsze zdjęcia satelitów przypominających ziemniaki. Była późna, zimna, dżdżysta, ciemna i ponura noc. Obróciłem zdjęcie o 90 stopni i ujrzałem czaszkę. To było przerażające. Phobos zmierza ku zagładzie. Jego orbita jest oddalona tylko o 6000 km od powierzchni Marsa, co stanowi rekord Układu Słonecznego. Gdyby nasz Księżyc był tak blisko Ziemi jak Phobos Marsa, wydawałby się 20 razy większy. Wówczas obiegałby Ziemię w kilka godzin, a nie prawie w miesiąc. Księżyc w pełni wypełniałby pół firmamentu. Codziennie następowałyby przypływy i odpływy, a poziom mórz zmienił się o kilkadziesiąt metrów. Księżyc wreszcie zderzyłby się z Ziemią. Los Phobosa jest przesądzony za sprawą sił pływowych, które kształtują też powierzchnię Marsa. Ponieważ krążąc wyprzedza powierzchnię planety, jest hamowany i z każdym okrążeniem zbliża się do jej powierzchni. W końcu w nią uderzy. Wykonał pierwsze zdjęcia satelitów przypominających ziemniaki. Była późna, zimna, dżdżysta, ciemna i ponura noc. Obróciłem zdjęcie o 90 stopni i ujrzałem czaszkę. To było przerażające. Phobos zmierza ku zagładzie. Jego orbita jest oddalona tylko o 6000 km od powierzchni Marsa, co stanowi rekord Układu Słonecznego. Gdyby nasz Księżyc był tak blisko Ziemi jak Phobos Marsa, wydawałby się 20 razy większy. Wówczas obiegałby Ziemię w kilka godzin, a nie prawie w miesiąc. Księżyc w pełni wypełniałby pół firmamentu. Codziennie następowałyby przypływy i odpływy, a poziom mórz zmienił się o kilkadziesiąt metrów. Księżyc wreszcie zderzyłby się z Ziemią. Los Phobosa jest przesądzony za sprawą sił pływowych, które kształtują też powierzchnię Marsa. Ponieważ krążąc wyprzedza powierzchnię planety, jest hamowany i z każdym okrążeniem zbliża się do jej powierzchni. W końcu w nią uderzy. Oddziaływanie Marsa i Phobosa przypomina grę w tetherball. Przyjmijmy, że piłka to księżyc, słup to planeta, a łącząca je lina reprezentuje siłę grawitacji. Jak widać na modelu, grawitacja Marsa przyciąga księżyc. Satelita zbliża się, aż w końcu uderzy w słup. Właśnie taki będzie los Phobosa. Obecnie obiega Marsa szybciej niż ten się obraca. Siły pływowe ściągają Księżyc. Za 50 milionów lat Phobos spadnie na powierzchnię planety i przestanie być jej Księżycem.
Z kolei Deimos, bardziej odległy satelita, obiega Marsa wolniej niż ten się obraca. Innymi słowy, linka się odwija. Księżyc oddala się od planety. W końcu przyciąganie Słońca odciągnie Deimosa od Marsa. Kiedyś planeta zostanie pozbawiona księżyców. Because Phobos outpaced